Dzień dobry. W tym filmiku przechodzimy do progresji akordów. Co to takiego jest? Zaglądamy po raz kolejny do śpiewnika i widzimy, że mamy tutaj bloki tekstu. Nad tekstem są literki duże i małe. Zwróćmy uwagę na przykład na tą piosenkę. Mamy tu duże G, małe E, później małe A, duże D. To są właśnie akordy. Jak widać, to jest wszystko, co potrzeba, żeby taką piosenkę odtworzyć. Potrzebujemy tekst. Jeżeli mamy napisany cały tekst, a do tego jeszcze dodane akordy, to już potrafimy wyczuć klimat i całą resztę odtworzyć. Tak więc akordy decydują o nastroju piosenki. Decydują one o charakterze utworu, odgrywając je odpowiednio, z odpowiednim tempem, na przykład na gitarze, to w zasadzie ta improwizacja na gitarze, grając tylko te akordy, to jest już kręgosłup tego utworu. Dźwięki odgrywane jeden po drugim, to jest melodia. Dźwięki, przynajmniej trzy, odgrywane razem, to już jest akord. Dźwięki w akordzie powinny pochodzić z tej samej skali. Może szybciutko przypomnę. W wypadku na przykład skali C-dur, która zaczyna się od dźwięku C i składa się z siedmiu dźwięków, akordy buduje się na pierwszym, drugim, pierwszym, trzecim i piątym stopniu. Czyli akord C to będzie pierwszy, trzeci i piąty dźwięk. W wypadku tego akordu możemy policzyć, ile tu jest odstępów między pierwszym a drugim elementem. Widzimy, że tu są 4 półtony, tutaj są 3 półtony. Tak więc to jest akord C i będzie to akord durowy. Na drugim stopniu skali budujemy akord w identyczny sposób, przesuwamy palce i możemy teraz sprawdzić. Między pierwszym a drugim składnikiem akordu są 3 półtony, tutaj są 4 półtony i w takim wypadku będzie to akord molowy. I w identyczny sposób budujemy akordy na pozostałych stopniach skali. Relacje pomiędzy dźwiękami i pomiędzy akordami można odczytać z takiej ściągaweczki, którą można sobie samemu przygotować. To jest tak zwane koło kwintowe. I proszę zobaczyć, tutaj właśnie ustawiam. To są dwie przesuwające się względem siebie, a raczej obracające się tekturki na śrubce. I wycięte jest tutaj okienko. I proszę zobaczyć. Skali C dur odpowiada skala A mol. One są zbudowane z tych samych dźwięków. To są te dźwięki. Przypominam, że dźwięk B to jest tak naprawdę dźwięk H w polskiej nomenklaturze. I w dodatku odczytujemy, że C to będzie pierwszy dźwięk i będzie to akord na pierwszym stopniu skali. F i G to są odpowiednio czwarty i piąty stopień skali, czwarty i piąty akord, a tutaj cyframi rzymskimi określone są, że D to będzie drugi stopień, A to będzie szósty, E trzeci. I zwracam uwagę, że na górze są wielkimi literami napisane te rzymskie cyfry, albo raczej liczby, a na dole małymi literami, to i ma kropki. Czyli te akordy, tak jak tutaj są napisane małymi literkami, to są akordy molowe, to są akordy durowe. Do odtworzenia charakteru melodii wystarczy odegrać odpowiednią sekwencję tych akordów z danej skali. A w wypadku piosenki w tonacji G-dur będą to następujące akordy, w wypadku tonacji D-dur będą to następujące akordy. Widzimy, możemy sobie tutaj odczytać, z jakich dźwięków składa się ta skala i z jakich akordów. W śpiewniku mamy napisane literki. Proszę zwrócić tutaj uwagę. Prawdopodobnie ostrości nie da się już przywrócić, ale nie szkodzi. Ja odczytam. Ta piosenka przez całą zwrotkę składa się z sekwencji akordów G-dur, E-mol, A-mol i D-dur.
możemy odszukać te akordy tutaj na ściągaweczce i co się okazuje? Okazuje się, musimy to przekręcić tutaj i widzimy, że tutaj zarówno małe A występuje, małe E, duże G i duże D. I gdyby ta piosenka była w tonacji G-dur, a prawdopodobnie właśnie w takiej tonacji jest, to sekwencja akordów G, E, A, D można zapisać ją tutaj za pomocą cyfr, czyli duża jedynka, mała szóstka, A to będzie mała dwójka i na koniec D to będzie duża piątka. Tak więc w ten sposób za pomocą rzymskich cyfr można zapisać tą progresję akordów. Zwrócę tu może uwagę na fakt, że progresje akordów nie są objęte prawami autorskimi. To znaczy, jeżeli chcemy napisać piosenkę, to możemy wykorzystać dokładnie tą piosenkę jako wzór i wykorzystać zastosowaną w niej progresję akordów i dzięki temu, znając mniej więcej charakter tej piosenki i mając w głowie mniej więcej to, co chcemy stworzyć, jeżeli chcemy stworzyć piosenkę o podobnym nastroju, to można po prostu jeden do jednego tą sekwencję akordów skopiować i o ile nie kopiujemy do tego jeden do jednego tekstu i melodii i pozostałych elementów, to nie ma żadnego problemu, żeby z takiego gotowca skorzystać. Pokażę teraz, w jaki sposób w programie MPC Beats możemy odtworzyć tą progresję akordów. Uruchamiam program i warto zacząć od ułożenia prostego rytmu. Oczywiście można w tym celu wykorzystać metronom, ale ja wolę ułożyć sobie na jednym śladzie prosty rytm i odtwórzmy go. Ułożyłem sobie teraz dwa takty, które wystarczą. Ta progresja akordów będzie powtarzać się co dwa takty. Na drugim śladzie zamontowałem pianinko z jednego z dostarczonych w programie rozszerzeń i kiedy przejdziemy tutaj do pierwszego z ekranów, chciałbym zwrócić uwagę na tą zakładkę Pad Perform. Możemy tutaj ustawić, że chcemy odgrywać nuty i nuty z danej tonacji. Ustaliliśmy, że utwór, który odtwarzamy, jest w tonacji G-dur, więc może ustawmy, niech to będzie G major, czyli dur, oktawa druga i ustawmy tutaj akordy. I przypominamy sobie sekwencję 1, 6, 2, 5. Patrzymy sobie na klawiaturkę. Na klawiaturce pady mają podane numerki. Zamiast pierwszego możemy wcisnąć pad numer 8, ponieważ on będzie to również akord G-dur, no tylko o oktawę wyżej. I teraz powinniśmy odtworzyć tą sekwencję, naciskając odpowiednie pady. 1, 6, 2, 5. I spróbujmy teraz tą sekwencję nagrać. Uruchamiam nagrywanie. Można jeszcze zmniejszyć troszeczkę oktawę, gdyby się okazało, że dźwięki są za wysoko. 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. No to nagrywamy. Gotowe.
i w zasadzie kręgosłup piosenki w nastroju już tutaj mamy. Teraz można sobie tą sekwencję akordów odtwarzać i spróbować nawet do tego pośpiewać, ale ja może tego nie będę robił. W każdym razie, jak widać, bardzo prosto można tego typu zalążek piosenki stworzyć. Oczywiście mając tutaj gotową tą sekwencję, można próbować poszczególne akordy na przykład skopiować, korzystając normalnie z klawiatury Ctrl-C, Ctrl-V. Posłuchajmy, jak to teraz będzie brzmiało. To samo można zrobić z drugim akordem. Można w każdej chwili skopiować, wydłużyć, skrócić czas trwania tego instrumentu. Można oczywiście podmienić instrument, to nie musi być pianinko. W każdym razie, pierwsza decyzja została już podjęta, ale mimo wszystko te decyzje nie są ostateczne. Jeszcze można tutaj sporo zadziałać. Można przestroić cały utwór. Tutaj w zakładce Sequence odszukujemy Transpose i jeżeli próbujemy śpiewać i nie możemy trafić z dźwiękami, bo okazuje się, że na przykład są za nisko lub za wysoko, to możemy zmienić tonację jednym ruchem myszki całego numeru. Do góry albo w dół, nie ma problemu. W wypadku gry na gitarze można w ten sposób przestroić utwór, zakładając kapodaster. W każdym razie dobry początek został zrobiony. Można jeszcze te akordy troszeczkę zmodyfikować, żeby brzmiały lepiej. To jest podstawowe brzmienie, natomiast można jeszcze tutaj troszeczkę sprawę zmienić. Ja może usunę te dodatkowe akordy, zostaniemy tutaj przy podstawowej długości i pokażę, w jaki sposób można tutaj to brzmienie jeszcze zmienić. Pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to wziąć prymę akordów, czyli te najniższe dźwięki, skopiować je i wlepić je tutaj do utworu, ale o oktawę niżej. Czyli z G ustawiamy je tak, żeby one były tutaj G1. I dzięki temu dostajemy taki dodatkowy basik. No i przy okazji pamiętamy, które z tych dźwięków są w tych akordach. Następną rzeczą jest to, że można by bardziej zunifikować to brzmienie, bo jak widać, tutaj rozstrzał tych dźwięków jest dosyć spory. I można zrobić coś takiego, że niektóre z tych dźwięków zastosować tak zwane przewroty akordów, czyli ten dźwięk przenieść o oktawę wyżej i dzięki temu tutaj mamy te dźwięki bliżej siebie. Można również zastosować przewroty akordów, czyli to jest podobna operacja, to jest właściwie ta operacja, którą przed chwilą wykonałem, to też jest wykonanie tego akordu z przewrotu. Również i ten dźwięk można przenieść tutaj o oktawę w dół. Posłuchajmy, jak to teraz brzmi. Być może lepiej, a być może nie. Cofnijmy może te zmiany. Inną operacją, którą można wykonać, jest operacja dokładnie przeciwna, czyli wybieramy te środkowe dźwięki z każdego z tych akordów i je przenosimy o oktawę wyżej, czyli zamiast tu B2 przesuwamy tak, żeby tutaj się wyświetliło B3. Posłuchajmy teraz.
i tak dalej. Możemy te dźwięki również skopiować i po prostu je na przykład zostawić tam, gdzie one były i dodać je tutaj o oktawę wyżej. Posłuchajmy. I w tym wypadku nasz akord składa się już nie z trzech, tylko z pięciu dźwięków, ale to nadal są te akordy. Można jeszcze bardzo prosto wzbogacić brzmienie utworu w ten sposób, że doda się linię basową opartą właśnie o prymę, czyli o te pierwsze dźwięki akordów. I w tym celu ja kopiuję te dźwięki, wybieram jakiś dodatkowy instrument, niech to będzie na przykład instrument Kraftwerk i kopiuję tutaj te dźwięki. To jest instrument, który jest dostarczany razem z klawiaturką Akai i ma kilka takich programów, gdzie naciśnięcie jednego klawisza powoduje odegranie całej sekwencji. Posłuchajmy, jak to teraz brzmi. Mamy dodaną linię basową. Również ten ślad indywidualnie możemy przestroić. I w tym celu tutaj otwieram okienko Transpose. Wpisuję 12, czyli o 12,5 tonów do góry. I jakby to troszeczkę lepiej teraz brzmiało. I pioseneczka już nabiera jakiegoś kształtu. W internecie można znaleźć całkiem sporo informacji, jakie to są progresje akordów. Najczęściej są to 4 albo 3 akordy po kolei i jaki mają nastrój i warto z tego korzystać. Natomiast ja chciałbym tu zwrócić uwagę, że program MPC Beats również ma wbudowane swoje progresje akordów i można się wybiorę może tylko tutaj pianinko. Chwileczkę, wrócimy do ekranu. I przejdźmy może tutaj na ekran pierwszy, Pad Perform i w miejsce Chords poszukajmy Progressions. I tutaj mamy do wyboru troszeczkę opcji. Klasyczna durowa, klasyczna molowa, so simple. Warto wybrać taką progresję. I jednym palcem można te progresje odgrywać. Jest tutaj troszeczkę kombinacji. Mamy tutaj troszeczkę stylów muzycznych i warto z tym poeksperymentować. Oczywiście w programie MPC Beats możemy stworzyć własną progresję akordów, ale o tym może kiedy indziej. Tak więc zapraszam do tworzenia, do eksperymentowania z dźwiękiem, do wypróbowywania różnych tutaj dostępnych kombinacji. Bądźmy kreatywni, korzystajmy z dostępnych narzędzi. Podkład w zasadzie już jest i na razie temat muzyki zostawię, a w następnym filmiku przejdę już do wskazówek, które mogą pomóc w stworzeniu tekstu.